Opowiem wam teraz taką historyjkę, bo się nudzę. Jadę za tym ciągnikiem i opowiem wam coś, historię z ostatniego czasu. Od pewnego człowieka, którego imienia nie mogę powiedzieć bez RODO. Powiem wam tak, on jechał takim dużym samochodem ciężarowym, czyli ciągnik z naczepą, tak zwany tir. I nagle patrzy, a tam się coś dymi i się zatrzymał się i patrzy, a z tyłu opona zaczęła się kopcić, to znaczy zaczęła się palić ogień z tej opony tylnej, ostatniej tylnej, ale tej wewnętrznej, bo wiecie, są koła bliźniacze, takie podwójne w tych naczepach, tak? Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. No i zaczęła mu się kopcić. I on wziął jedną gaśnicę, zaczął sikać na tą gaśnicę, na tą oponę, ale tam prawie nic nie dało. To wziął szybko, skończyła się po pół minuty, po prostu pusta była gaśnica. I wziął drugą gaśnicę, zaczął sikać i pół minuty i znowu wysikał tą gaśnicę, ale pożar tak jakby się przygasił. Ale minęło pół minuty. I znowu ogień był u jego. Znowu opona zaczęła się kopcić się. I taka historia była, że ten chłop wyleciałby w powietrze, jakby wiózł jakieś materiały wybuchowe, typu benzyna, spirytus, dezodoranty i tak dalej. Ale on nie wiózł takich rzeczy, tylko wiózł pręty metalowe i te pręty się nie spalili. Wiecie, jak jest tutaj, widzicie, koło, nie? To nad kołem jest ładunek. No i ta naczepa zaczęła mu się palić, wszystko zaczęło się palić. Skopciła się ostatecznie ta naczepa, a ostatecznie się bardzo skopciła. Tam powiedzmy 1/8 została spalona i można by było to naprawić, o ile będzie to opłacalne, ale taka przyczepa kosztuje, żeby was nie skłamać, taka naczepa, mówię naczepa, naczepa kosztuje z tego 200 tysięcy, dobrze mówię? No a naprawa, nie, 8 czy 80, nie pamiętam już, nieważne, ale problem był w tym, że pożar odbył się 700 km od miejsca zamieszkania tej spedycji, a spedycja nie może mieszkać wszędzie, spedycja po prostu powinna, mogła sobie ściągnąć tą naczepę do siebie, ale naczepa, która jest unieruchomiona, to nie można tego transportować, bo nie ma jak, bo o co chodzi, dlaczego był pożar, piasta się zablokowała, tam się przytarła, tam już było coś popsute i się temperatura zrobiła u tej piasty, znaczy u kierowcy, ale u piasty, no i przez to, że tam potężna temperatura już była, to zaczęła się, wiadomo, felga się przegrzała i od felgi guma i tak dalej i poszedł ogień. No i ten chłopak wyszedł właśnie, wtedy wybiegł, widział w panice i teraz tak, dwie gaśnice mu się skończyli, nikt nie chciał się zatrzymać, wszyscy przejeżdżali obok, a nawet taki skurwysyn, taki kierowca, inny ciężarowy, zatrzymał się za nim i ten myślał, że ten kierowca pomoże mu, że wyjdzie z gaśnicy. A wiecie, co on zrobił? Wziął telefon i przez okno nagrywał, jak ten się kopci. Zamiast wyjść i mu pomóc ze swoją gaśnicą, z czymkolwiek, z kocem, czy tam nawet wachlarzem, by mógł tak machać wachlarzem, no nic nie pomógł. No i widzicie, tak to się skończyło. Skopciła się przyczepa, chłop nie mógł dalej jechać, co zdążył zrobić, bo i tak on dobry jest, umie jeździć tymi pojazdami. Odłączył ten ciągnik od naczepy, bo jak mówię,
tego naczepa by się skopciła, no to jeszcze pół biedy. Ten kosz tam można by jakoś strawić, ale ciągnik dużo kosztuje, wiecie, taki ciągnik kosztuje blisko 1 000 000 złotych, tak? Dlatego, to znaczy ten pojazd, który ciągnie tą przyczepę, ten samochód ciężarowy, mówiąc takim językiem cywilnym. No i po prostu odłączył to szybko i teraz nie wiadomo, widzicie, uciekać, gasić, nie gasić. A teraz wyobraźcie sobie, że to się robi, takie coś robi się u chłopa, który wiezie benzynę do rafinerii. No to nie wiem, czy wy byście, jako byliby kierowcami, wy by byli, czy byście w ogóle z gaśnicą wyszli i tam próbowali gasić, bo wiecie, bo jak by wybuchło to wszystko, no to nie ma co zbierać w promieniu 160,5 metra, prawda? Jak to taka naczepa by wybuchła z benzyną. Dlatego myślę, że nikt by taki odważny nie był, żeby gasić taką oponę, na którą ogień już dochodzi, już się wbija, wiecie, do cysterny, nie? No i tam wystarczy, tam nie musi ogień wejść, wystarczy, że tam temperatura odpowiednia dojdzie i to wszystko idzie do bozi wtedy, prawda? No, a ja dalej muszę za tym jechać. Już czwarty film robię, bo jadę za tym już 60 km i nie ma końca, nie ma widoków. Ale ja wiem, gdzie on skręci później na prawo, bo ja wiem, bo tam dalej nie może jechać, bo tam dalej jest 7,5 tony i on w ogóle by nie przejechał. Dlatego on tam w prawo pojedzie w kierunku Poznania z tym czymś. Takie są rzeczy, widzicie, opony są ważne, wszystko jest ważne, akumulator jest ważny, bo bez akumulatora nie wystartujecie samochodu, ale piasta jest ważna. Kto z was kontroluje piasty? No kto? No nikt nie okręca koła, tam nie patrzy, nie cyrkuje. Jak jeździ, to jeździ, prawda? Dopiero jak się spieprzy, no to wtedy jest płacz i zgrzytanie zębami, bo wtedy się zaczyna coś tam już kopcić. Tak to jest. Tak to jest, moi kochani, że trzeba zawsze kontrolować samochodzik. Samochodzik to nie jest prostytutka, do którego się wsiada i się ujeżdża ją. Można nalać do jego coś, tak jak się do prostytutki nalewa coś. To nie jest tak. To trzeba dbać o to. O prostytutkę się nie dba, bo się wchodzi, się płaci i się wychodzi. O samochodzik trzeba dbać, moi kochani. Zawsze trzeba doglądać. Starać się, żeby był w jak najlepszym stanie, kontrolować płyny, nie płyny, stan ogumienia, stan piasty, nawet stan dachu trzeba kontrolować, wszystko trzeba kontrolować, żeby nie było żadnego niczego. Także kontroluj te swoje samochodziki, żebyście się nie skopcili się. Do usłyszenia.